Powrót Językopedii to jest chyba największy powrót roku 2020. Eee, także witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że pamiętam, jak to wyglądało. Obstawiam, że będzie dużo nowych osób, bo dużo osób się interesuje językiem rosyjskim. Więc witam Was serdecznie. Ja się nazywam Albert, a to jest mój kanał. Zapraszam do subskrypcji. Wszystkich pozostałych natomiast proszę teraz o danie łapeczki w górę pod tym filmem, dzięki czemu dotrzemy do większej ilości osób, co się przyda w późniejszym okresie. A teraz przechodząc już do tematu, dzisiaj zajmujemy się kolejnym językiem, a jest to język rosyjski albo ruski język. Języki indoeuropejskie dzielimy na języki m.in. słowiańskie. Wśród języków słowiańskich mamy trzy podgrupy: jest grupa zachodniosłowiańska, grupa wschodniosłowiańska i grupa Południowo-słowiańska. Rosyjski należy do grupy wschodniosłowiańskich języków razem z ukraińskim i białoruskim. Rosyjski jest językiem urzędowym w czterech państwach. W Rosji, Białorusi, Kirgistanie oraz Kazachstanie. Jest również językiem roboczym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poza tym jest takim lingua franca we wszystkich organizacjach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego z racji na swojej wspólnej przeszłości, czyli wszelkie organizacje w stylu Wspólnota Niepodległych Państw, WNP, czy różne unie ekonomiczne, euroazjatyckie, euroazjatycka organizacja współpracy, te wszystkie korzystają z języka rosyjskiego. Język rosyjski jest również używany w wielu nieuznanych republikach, czyli na przykład w Abchazji, w Naddniestrzu, a także możemy powiedzieć, że no jest używany bardzo szeroko w takich krajach jak Ukraina, w krajach bałtyckich, w krajach Azji Środkowej i w krajach Kaukazu. Niegdyś na terenie dzisiejszej Europy Wschodniej dla zapisywania wszystkiego i w ogóle komunikacji w pewnym stopniu używano języka starocerkiewno-słowiańskiego. To znaczy, on dotyczył głównie pism urzędowych i pism związanych z religią, ale no, w ogóle te lokalne dialekty, które były tam używane, nie wchodziły do użycia, przynajmniej na razie. Natomiast już w takich utworach jak powieść lat minionych, czy słowo o pułku Igora, czy też opowieść o Borysie i Glebie, które są takimi w zasadzie początkami literatury ruskiej, czyli wspólnej dla Białorusi, Rosji i Ukrainy. Mm, już wtedy zaczynają się pojawiać różne elementy dialektyczne z danych, z danych miejsc, skąd pochodziły te e, teksty, już wtedy gdzieś tam ten język rosyjski potoczny, odróżniający się od staroterkiewnosowiańskiego, zaczyna się wyodrębniać w twórczości literackiej i w języku codziennym. Także w tym momencie zaczyna nam się język ruski e, i do wieku XV rozwija się powoli coraz więcej tych tekstu, tekstów powstaje, coraz bardziej się ludzie oswajają z tym, że on może być używany. Na co dzień. Aż w wieku XV upada Konstantynopol i Moskwa przejmuje rolę trzeciego. Rzymu. Wtedy, no przede wszystkim, dialekt moskiewski, ten używany w Moskwie, zaczyna być językiem głównym wraz z przejęciem roli III Rzymu przez Moskwę. Ten język no, musi też się stać swojego rodzaju językiem wysokiego stylu, czyli w tym okresie mniej więcej do języka rosyjskiego wchodzą nam słowa w stylu Zwieru Obractwa, Czyli są to. Słowa bardzo długie, które mają podnieść w pewnym stopniu rangę tego języka. No i z tego dialektu moskiewskiego się rozwija nam dalej język rosyjski, jako że Moskwa podbija kolejne księstwa, gdzieś tam jednoczy te ziemie ruskie i stąd też język rosyjski upodabnia się do moskiewskiego Dialektu. To jest jeszcze polski wątek, bo jak wiecie, kiedyś Polska, znaczy w zasadzie to kontrolowaliśmy Moskwę, nasze wojska, yy, i wraz z tą kontrolą Moskwy chodzi o przeniesienie słów polskich bądź słów zlatynizowanych, czyli e, latynizacja języka rosyjskiego zaczyna się dzięki kontaktom e, brutalnym i czasem mniej brutalnym z Polską. Z języka polskiego do języka rosyjskiego przechodzą na przykład takie słowa jak bydla, misianin, powstaniec, kuchnia. Poczta. Rynek. Rycerz. Których nie muszę chyba tłumaczyć. Natomiast z łaciny bądź różnego rodzaju języków Europy Zachodniej, romańskich czy germańskich przechodzą wtedy takie słowa jak... Minuta. dystancja. Do tego wpływu zachodniego należy jeszcze dorzucić Piotra I, czyli cara Rosji w XVIII wieku, kiedy ten doszedł do władzy. No on był wielkim fanatykiem wszystkiego, co zachodnie. Jak wiemy, wprowadził dużo reform w Imperium Rosyjskim i te reformy wprowadził również do samego języka rosyjskiego. On stał się bardziej podobny do Takich bardzo konkretnych języków germańskich, czy do języka niemieckiego, właśnie, czy do języka e, również francuskiego, e, wprowadził dużo m, nowych słów związanych głównie z aparatem władzy i one stosują się e, do dzisiaj. Wiek później, czyli w wieku XIX mamy już takie postaci, jak na przykład Aleksander Puszkin, jak Mikołaj Gogol, czy jak Fiodor Dostojewski, którzy ten język rosyjski jeszcze bardziej rozwijają, bo tutaj wchodzi nam jeszcze inna rzecz, mianowicie taka, że rosyjski był używany w dużej mierze przez zwykłych ludzi przez mieszczan. E, Chociaż mieszczanie też często się porozumiewali po niemiecku, głównie przez, przez, przez chłopów, a arystokracja, gdzieś tam inteligencja rosyjska porozumiewała się w języku rosyjskim. Dzięki takim ludziom i ich twórczości, czyli dzięki ludziom takim jak Puszkin czy Dostojewski, no ten język zyskał wyższą rangę. Stwarzali nowe słowa, często zamieniali te z francuska brzmiące czy z niemiecka brzmiące słowa nowymi słowami, które również do dzisiaj możemy spotkać w języku rosyjskim. W wieku XX, jak wiemy, rosyjskie imperium upada, mamy rewolucję bolszewicką i rewolucja bolszewicka zaczyna pewne procesy w języku rosyjskim, które możemy nazwać skrótoizacją, to znaczy powstaje bardzo dużo nowych urzędów, nowych organizacji, które mają bardzo długie nazwy, jak to komuniści lubili zazwyczaj wszystkie cechy organizacji wrzucać od razu do nazwy i wtedy na przykład tworzą nam się bardzo szeroko skrótowce. Rajonny Ispełnitylny Komitet Główne uprawienie legierii gulak. Język rosyjski pod względem fonetyki, mimo że my, Polacy raczej, raczej go rozumiemy zazwyczaj, to jeśli przyjrzymy się głębiej tak z takim podejściem bardzo fonetycznym, e, fonologicznym. To zobaczymy, że ten język ma bardzo dużo ekwiwalentów dźwiękowych, których w języku polskim nie spotkamy. Dlatego on pozornie wydaje się łatwy, jego fonologia wydaje się pozornie łatwa, a tak naprawdę jest dość ciężka. Mamy wiele elementów, bo w języku rosyjskim występują 42 bądź 43 leksemy, w zależności od naukowców, którzy o tym mówią. Eee, Powiedziałem leksemy, chodzi mi o fonemy. 43 fonemy. I o ile przy samogłoskach nie będziemy mieli problemu, bo to są samogłoski takie jak w języku polskim A, E i O, U, e, O jest tylko troszeczkę bardziej otwarte, e, to już przy spółgłoskach możemy napotkać jakieś trudności. Na przykład w takich e, dźwiękach jak ś, e, czy w takich dźwiękach jak L albo LIA, albo RIA. E, to są dźwięki, których w polskim nie spotkamy. Jak widzicie, e, bardzo miękkie są te dźwięki, i oczywiście język rosyjski możemy uznać za lekko no, za bardziej miękkie od języka polskiego. On ma takie charakterystyczne zmiękczanie. Zawsze, na przykład, tak jak po polsku, na przykład, byśmy postawili literę E, to po rosyjsku najczęściej w takich wyrazach postawimy e, jotowaną E, czyli je. No i też te dźwięki, o których ja wspomniałem, czyli na przykład SIA, to po polsku najczęściej w słowach występuje jako SZYCZY, czyli mamy słowo polskie SZCZOTKA, po rosyjsku to będzie SIOTKA. E, mamy też literę L, które po polsku najczęściej w transliteracji oddaje się jako ŁY, e, ale brzmi to zupełnie inaczej, jak widzicie. Jest też słowo, jest też dźwięk l, który po polsku najczęściej oddajemy jako l. Tak, prawda jest taka, że to nie jest ani l, ani ły, że to jest coś mniej więcej po środku i w związku z tym Polacy bardzo często, jeśli nie zwracają uwagi na... L, tą fonetykę języka rosyjskiego na początku. Później mają problemy, żeby się nauczyć tych, tych różnic, ale one są ważne, więc uważajcie na to. No i na koniec fonetyki jeszcze ważna gratka dla wszystkich fanów uczenia się rzeczy, które są zupełnie nielogiczne dla fanów zakuwania. Mianowicie w rosyjskim języku mamy coś takiego jak akcent. Po polsku Oczywiście też mamy akcent w słowach, ale ten akcent zazwyczaj jest na przedostatnią sylabę w słowach pochodzenia obcego jest na trzecią sylabę, dlatego na przykład mówię fonetyka, a nie fonetyka. Um, ale w języku rosyjskim akcent jest ruchomy i akcent jest tak naprawdę niezależny od jakiegokolwiek. Prawa, jakichkolwiek zasad. Nie ma tam niczego. Wszystko, czego się uczymy, to jak wymawiamy słowa w języku rosyjskim, gdzie stawiamy akcent, to zależy zupełnie od uzusu, czyli od tego, w jaki sposób się używa tych słów, w jaki sposób używają go Rosjanie bądź inni nosiciele języka rosyjskiego. Dlatego ważna uwaga, nigdy po rosyjsku, jeśli macie na myśli pisanie, nie mówcie pisać, tylko pisać. To jest ważna informacja dla Was. Rosyjski język od zawsze był zapisywany cyrylicą tak naprawdę. Jeśli ktoś się interesuje więcej e, tym alfabetem, to ja niedawno organizowałem warsztat. On jest dostępny, wam wyskoczy teraz tutaj e, albo tutaj e, i tam możecie się dowiedzieć więcej na temat cyrylicy i się nauczyć ją e, pisać i czytać. E, mianowicie w języku rosyjskim mamy 33 litery cyryliczne. E, jak popatrzymy na ten alfabet, dużo dźwięku, dużo liter nam się wydaje podobnych do naszego alfabetu łacińskiego, ale też warto zwrócić uwagę na przykład na to, że w języku rosyjskim jest niemalże dwa razy więcej e, samogłosek niż w języku polskim. No to mianowicie mamy e, a, e, i, o, u, y, ale mamy też takie samogłoski jak ja, je, jo i ju, czyli tak zwane jotowane. One są bardzo ważne w języku rosyjskim, bo po polsku w wyrazach, które, które mają takie, takie jotowane samogłoski zapiszemy to dwoma literami. literami na przykład i, a, bądź ja, bądź nie wiem, i E, a w języku rosyjskim wystarczy nam jedna litera. Mamy też takie dwie charakterystyczne literki, które wyglądają troszeczkę jak modyfikacja litery B, łacińskiej małej. E, mianowicie jest to miękki i twardy znak. Hmm, pokrótce, te znaki: one nam albo zmiękczają, albo stwardniają e, spółgłoskę, która je poprzedza, czyli na przykład z. Postawimy miękki znak po literze P, to nam wyjdzie nie P, tylko P, czyli miękkie P. Albo tak samo będzie z literą R, która nagle nam się zamieni w R. Eee, także tak to działa, jeśli chodzi o alfabet. Gramatyka języka rosyjskiego, z racji, że jest to język słowiański, dla Polaków będzie dość zrozumiała. My nie będziemy mieli takich problemów, nie wiem, z czasami, z przypadkami, czy z odmianą przez osoby, jak będą mieli na przykład Anglicy czy Włosi. Dlatego może po prostu przyjrzymy się... Po konkretnym przykładom zdań. I tak mamy zdanie, Dawid lubi chodzić na siłownię po rosyjsku będzie to brzmiało następująco: Dawid lubi chodzić w sportzał. Czyli co tutaj widzimy? Dawid oznacza po prostu Dawid, lubit, oznacza lubi. Czyli w języku rosyjskim w trzeciej osobie zazwyczaj dodajemy literę T na końcu. Eee, to jest takie bardzo charakterystyczne w języku rosyjskim. Chodzić jest. Praktycznie tak samo i tutaj pójdziemy w, a nie na siłownię. Weźmiemy sobie jeszcze zdanie w czasie przeszłym, czyli po polsku jakiś idiota zarysował mi samochód. Po rosyjsku. Któryś te idiot, pecerapal mnie maszynu. Tutaj na przykład zobaczymy bardzo charakterystyczną cechę, mianowicie dodawanie to poza impu nieokreślonym, czyli kakojta, ktota, kawłota, e, oznacza to, co po polsku oznaczałem literą E, czyli jakiś, ktoś, kogoś w, tym, w ten sposób. E, idiot, oczywiście, tak samo. E, pacarapał, czyli zarysował e, mnie, a nie mi. Po polsku mamy mi, po rosyjsku jest mniej, i tu jest bardzo ważna różnica, e, mianowicie polskie mi. Po rosyjsku brzmi Mnie, a polskie Mnie po rosyjsku brzmi Minia. To jest bardzo ważna różnica. No i samochód to jest maszyna. I tutaj przy maszynie e, musimy przejść do czegoś bardzo ważnego. Mianowicie, jak widzicie, po literze Esz rosyjskiej cyrylicznej mamy literę I, ale mimo wszystko czytamy Y, czyli maszynu. Skąd to się bierze? No taka jest zasada po prostu, jedna z zasad rosyjskiej ortografii, która e, mimo wszystko jest e, nie do końca logiczna. To znaczy po rosyjsku nie do końca pisze się tak jak się czyta, bądź nie do końca czyta się tak jak się pisze. Więc na przykład po takich literach jak szy ży cy, e, napiszemy zawsze i bądź je, mimo że słyszymy tam y bądź E. Taka jest jedna z zasad. Poza tym, w rosyjskim mamy jeszcze taką literę, która się nazywa Jo. To jest E z dwoma kropkami. I to jest chyba najmniej doceniana litera w historii alfabetów świata, ponieważ Rosjanie tej litery nigdy nie piszą. Oni wiedzą w ogóle. Piszą zwyczajne je i wiedzą, gdzie ma być jo, wymawiane jako jo, a gdzie ma być wymawiane jako je. I te litery napisamy bardzo rzadko. Co więcej, często mamy takie słowa jak na przykład rajon albo major, i w tych słowach, mimo że słyszymy jo, to tam zapiszemy to poprzez j, i po j mamy o. Także ta litera jest bardzo smutna. Możecie wysyłać jej słowa wsparcia, że kiedyś wszystko będzie lepiej. No i tak, jeśli znam jakieś języki, to jakie powinienem znać języki, żeby nauczyć się rosyjskiego? Na pewno w nauce języka rosyjskiego powinno Wam pomóc. To, że znacie język ukraiński, język białoruski, ale tak naprawdę każdy język słowiański, który znacie, czyli polski, czeski, bułgarski, serbski, one w pewnym stopniu są podobne i pomogą Wam zrozumieć też niuanse języka rosyjskiego. Oczywiście to działa w drugą stronę, więc jak się nauczycie rosyjskiego, to z chęcią zapraszam Was do nauki ukraińskiego, białoruskiego, bułgarskiego i tak dalej. Mamy też wiele języków, które funkcjonują na terenie byłego ZSRR, czyli języki np. turkijskie, takie jak kazachski, uzbecki, czy języki. UgroFińskie, na przykład język maryjski, e, czy w ogóle wszystkie języki gdzieś tam z terenu dzisiejszej, bądź, dzisiejszej Rosji bądź byłego Związku Radzieckiego, one mają sporo słów, w szczególności takich codziennego użytku, które pochodzą z języka rosyjskiego, aczkolwiek tutaj o podobieństwie nie możemy mówić zbyt wiele, ponieważ to są pojedyncze słowa, a cała struktura gramatyczna, fonetyczna i tak dalej, one są zachowane oryginalne. Więc języki słowiańskie są podobne, najbliżej jest ukraiński, białoruski. Później pozostałe języki mówią ludzie, że najbliżej dalej będzie bułgarski bądź serbski. Mm, tu zależy po prostu od źródeł, które czytacie. Poza tym zostawię wam jeszcze kilka ciekawych linków do stron, z których możecie się dowiedzieć więcej o języku rosyjskim, bądź poczytać coś w języku rosyjskim, bądź pooglądać coś w języku rosyjskim. Mm, dziękuję oczywiście za wsparcie moim patronom. Jeśli uważacie, że moja praca powinna być nagrodzona, możecie mnie wesprzeć na patronajcie również tam 5, 10 bądź 20 złotych. Ja będę wam za to bardzo wdzięczny. I dołączycie do tych osób, które tutaj się teraz wam pojawiają. E, zapraszam Was do obejrzenia pozostałych filmików z językopedii, które teraz wam się pojawiają gdzieś tutaj koło mojej mortki. E, dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek, a tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć. Wsiało haroszowa i uwidzim się w następnym wideo. Pa!